Czy czeka nas rozłam w Zjednoczonej Prawicy? Zapytacie się dlaczego rozłam, więc tak Ryszard Terlecki na swoim Twitterze umieścił takiego tweeta: Mała partia, około 1% poparcia, ogłasza, że to ona będzie bronić suwerenności Polski. Zmiana nazwy nic nie zmieni, tylko Prawo i Sprawiedliwość może zapewnić Polsce wolność i rozwój. Czy tak brzmi wymiana zdań koalicjantów jednej partii? Więc tak, panie redaktorze, co pan uważa, czy to zapowiada rozłam w Zjednoczonej Prawicy, czy pół roku przed wyborami parlamentarnymi właśnie... Ten tweet był początkiem wojny pomiędzy Prawo i Sprawiedliwością a soli, przepraszam, suwerenną Polską, bo Solidarna Polska pół roku przed wyborami stwierdziła, że zmieni nazwę na Suwerenna Polska, żeby pokazać, że oni są suwerenni, że nie chcą, żeby Unia Europejska położyła swoją łapę na Polsce i nie zrobiła yy, swojej yy, kolonii, tylko oni jak dopiero zostaną wybrani, to co zrobią? Oni przypadkiem nie byli os ostatnich 8 lat przy rządzie? Właśnie to jest najdziwniejsze, bo ta zmiana nazwy jakby nie ma zupełnie sensu w tej chwili. Jak to nie? No bo zobacz, byliśmy najpierw solidarni z Polską, nie? Z Polakami, no. zmienialiśmy sądownictwo, yy, załataliśmy lukę VAT-owską. I te pieniądze nie poszły dla nas, nie poszły dla nas, tylko poszły w sensie dla nich partii, tylko podzielili się, byli soli solidarni z Polską. To oni przecież wymyślili programy socjalne, to oni dawali pieniądze, to oni zawsze byli solidarni z, Pola z Polakami i to już osiągnęli. Ten cały cel już został wypełniony, więc teraz będą bronić naszej suwerenności. Ale bronić w jaki sposób? Bo jeśli mają bronić jako partia Solidarna Polska, która przekształca się w suwerenną Polskę, no to oni rzeczywiście z tym bardzo niskim poparciem raczej za dużo nie zrobią. A jeśli chcą bronić suwerenności Polski w ramach koalicji z PiS, no to co robili do tej pory? To chyba rzeczywiście, tak jak mówiłeś, no myśleli raczej chyba o sobie, a nie, nie, nie o Polsce. Ojej, przyczepiesz się do szczegółów. No, chcą suwerenności Polski i tyle, no zmienili nazwę. No, czego Ty chcesz więcej? Bo chcę, żeby coś zaczęli w tym kierunku robić, a nie tylko gadać. Kolejny odcinek naszej serii, i w kolejnym odcinku ci uświadamiam, że politycy nie, nie startują, żeby coś zrobić, tylko żeby przyjść. I to jest wojna, to jest wyścig na bardziej chwytliwe hasełka. No chyba, no ale to przecież y, Kaczyński może powiedzieć dokładnie to samo, że tutaj od lewa do prawa tutaj y, z jednej strony Unia Europejska cała, z drugiej strony konkretnie Niemcy jeszcze tutaj dogadali się z Rosją, bo przecież Nord Stream 1, drugi, no to cały czas PiS nas przed tym bronił, teraz ta wojna to pokazuje, że PiS też daje radę. I nawet by sobie dawali radę bez Solidarnej Polski, no ale. Wtedy nie mieliby aż takiej większości, i ta totalna opozycja, która właśnie współpracuje z Niemcami i z Rosją, yy, zniszczyłaby Polskę. I Polska rzeczywiście wtedy nie byłaby suwerenna. I suwerenność może zapewnić tylko jedynie. Terylecki przecież to napisał. Tylko jedynie Prawo i Sprawiedliwość może zapewnić Polsce suwerenność. No i tyle. No, a jest no. inaczej? Dobrze, zapytałeś mnie, co z... chce zrobić Solidarna Polska, WEL suwerenna Polska. Więc ci czytam szóstkę, bo, bo może pewnie piątkę zrobili, ale ro, ro, rozdzielili to na szóstkę, żeby nie kojarzyło się z piątką Mencena. I taka jest szóstka solidarnej, nie, Polski, suwerenności, przepraszam, zamienili słowa, o. żeby było. Odrzucenie nowego traktatu tworzącego jedno państwo U Unii Europejskiej w miejsce państw narodowych. Tak. Unia Europejska będzie... Był jakiś traktat? No, co, że Unia Europejska ma być. być super państwem, jeden... no. no, ale wiesz co. Ona chyba dążyć ma do tego według mnie. Właśnie jeden z moich widzów nagrał nawet taki filmik, między innymi o mnie, gdzie właśnie mówiłem, że tutaj Unia Europejska nie planowała takich rzeczy, a potem w nagraniu udowodnił, że od początku jak, jak Unia Europejska powstała, a nawet przed tym, jak było jeszcze tam te, ta wymiana handlowa, to oni już wtedy mieli w planach, żeby robić dokładnie to samo, co robią teraz, i pójść jeszcze dalej w stronę superpaństwa. I podejrzewam, że panowie z Solidarnej, Suwerennej Polski to obejrzeli, dowiedzieli się, że rzeczywiście to wszystko dąży do tego, żeby było jedno superpaństwo. I teraz stwierdzili, że no, PiS nas nie obroni, tylko oni nas obronią, i stąd ten punkt. No dobrze, ale no to, to pewnie jest tak samo yy, z tym dążeniem do euro w Polsce, że Polska przecież podpisała traktat, że wprowadzi euro w Polsce, no tylko może wprowadzać i za tysiąc lat, nie? Bo oni tam no, bo bezterminowo... To jest, to jest kwestia rządu. Jeśli Unia Europejska, to nie jest tak, że my musieliśmy się na to wszystko godzić, co teraz jest wprowadzane również w Polsce. Rząd powinien... Jak to nie musieliśmy? To przecież pan Kowalski cały czas mi mówi, że on to jest przeciw. On jest przeciw wszystkiemu i to ta zła Unia Europejska wprowadza ECTS nie daje pieniędzy nam należnych z KPO. To nie jest tak, że my podpisaliśmy umowę, wzięliśmy ten tak zwany kredyt z tego KPO i nie, nie zrealizowaliśmy warunków, którzy, które sami y, same, sami podpisaliśmy te warunki, no ale to Unia Europejska się na nas uwzięła i nam nie dała tych pieniędzy. Widzisz, bo y, oni tam gdzieś też mówili, że tu trzeba teraz myśleć przyszłościowo i coś, że suwerenna Polska tak robi i będzie robić. To właśnie tak przyszłościowo to powinien Morawiecki myśleć. Jak sobie nie, nie dał tego weta w sprawie polityki klimatycznej, i widzisz, jakby dali weto wtedy, jakby negocjowali, to dzisiaj sytuacja wyglądałaby zupełnie inaczej, bo tak, z jednej strony by Unia Europejska powiedziała: Nie, Ziobro nie może przeprowadzić w Polsce reformy sądownictwa, a my wtedy mówimy: No dobra, no to my zgłosimy weto w tej sprawie albo w tamtej i się zatrzymacie, tak? No i wtedy trzeba negocjować, a jak się oni na wszystko zgadzają, nie widać, żeby to były jakieś negocjacje, tylko oni z góry na wszystko się zgadzają, potem udają głupik, że no my tutaj tego nie mogliśmy zatrzymać. Potem głosują przeciw, gdzie wiadomo, że cały parlament praktycznie zagłosuje i tak za, a poza tym te, ten przeciw i tak by nic nie dał, bo my przecież na tą politykę klimatyczną się zgodziliśmy, tak? No, no i, i wychodzi potem tak. No. Dobrze, i widzisz? Ty jesteś zwykłym, szarym redaktorkiem razem ze mną, a suwerenna Polska to wszystko przewidziała i już drugi punkt szóstki Solidarnej Polski mówi renegocjacja umów z Unią Europejską. Widzisz? Wszystko przewidziała to, co przez ostatnią minutę mówiłeś. Renegocjujemy wszystkie umowy. Będzie znowu wielkie państwo polskie. Odrodzimy się dzięki suwerennej Polsce. Dobrze, czytamy dalej. Wzmocnienie NATO i tworzenie regionalnego systemu bezpieczeństwa USA, Wielka Brytania, Polska. Brawo, super jest. Lecimy no, dalej. Czy... Ale czekaj, to czyli będą robić dokładnie to samo, co teraz się Dobrze, dzieje? Dobrze, nie tak? zadawaj Bo pytań, nie, nie zadawaj pytań, OK, To jest, oni to chcą to, to zrobić. Tworzenie nowego obszaru wolności osobistej religijnej i gospodarczej. Obniżka pewnie podatków nas czeka, jak wybierzemy Solidarną Polskę na terenach byłej, byłej pierwszej Rzeczpospolitej. Wielka Polska, Wielka Polska, odbijemy granice, odbijemy. W końcu jest partia, która mi powie, że Lwów będzie Polski, że Wilno będzie Polskie. Samochody! Loty samolotami, mieszkania, ubrania i jedzenie bez absurdalnych ograniczeń, żebyśmy mogli chodzić w tym, czym chcemy i jeść to, co chcemy. E... No, ale to, żeby to zrobić, będą musieli renegocjować umowy, pewnie, nie? No tak. Dobrze. Wolność energetyczna, bez e ETS-ów. I patrz, to byłoby mądre. Prawo i sprawiedliwość tam sprzedało te ETS-y, zarobiło no. dzięki temu i by się wycofali z tego. Podwójny, no, podwójny zysk. I no. szaleństw ekologów. Koniec z szaleństwami. Z Solidarna Polska mi to zapewni w kolejnych wyborach. Tam 8 lat. Nie mieli na to czasu, nie? Łatanie luki Watowskiej w 2015 roku. No to trwa, nie? 8 lat. Jak to ten. No no, no. i reforma sądownictwa też Oj, Ojej, lat. no to myślisz, że to takie proste jest. Proszę ciebie. No, Tylko. To zaraz. To pod, trzeba pokazać wiarygodność yy, solidarnej teraz suwerennej Polski, tak? Zobaczcie, jak wygląda reforma sądownictwa. Proszę ciebie, myślisz, że to tak da się szybko załatwić? Przecież 4 lata to jest nic, a 8 lat? No to trochę więcej niż nic. Jak będziemy dożyjemy sędziwego wieku, to być może wtedy pan Janusz Kowalski i Zbigniew Ziobro zapewnią nam sądy. Że wtedy będziemy sprawiedliwie sądzeni. Dobrze. Jak byś, jakbyś miał na mikrofonie Janusza Kowalskiego, to od razu by powiedział, że to wszystko i tak wina Tuska. No tak, no bo to Tusk rządził przez 8 lat i przez te 8 lat nic nie zrobił. No a przecież 8 no, lat to jest szmal czasu. Można oczywiście. przez te 8 lat wszystko zrobić, a Tusk nie zrobił i wszystko robił na niekorzyść. Dobrze. Piąty podpunkt. Tylko złotówka i obrona możliwości korzystania z gotówki. Super podpunkt. A pierwszy raz słyszę coś takiego, że ktoś chce bronić gotówki. Nigdy czegoś takiego nie słyszałem. Nie wiem, jaka inna partia coś takiego proponowała. Tak, tak. Stop ideolo ideologii gender. No to chyba standard. To musieli już tak, dopisać. No. Oni 8 lat na tym patencie jadą. Szkoła wolna od lewackiej deprawacji. W końcu. W końcu nie będą chodzić dewianci po polskich szkołach. No i ta była szóstka, szóstka suwerennej, polskiej suwerenności. Ale to w sumie Uf, głównie chyba, głównie chyba tak ideologicznie poszli, bo bo co tam jest takiego? Dla mnie to tam nic takiego ważnego praktycznie nie ma. Jak to? Nie jest dla Ciebie ważne stop ideologii gender, albo odrzucenie nowego traktatu, albo. No ale nie, no wolności gospodarczej, wolności gospodarczej. No, więc... Je, no jedyne co, ale to wszystko wiąże się z tym, że po prostu ta partia będzie dążyła do tego, żeby Unia Europejska nie wtrącała się w nasze sprawy. Nie narzucali nam na przykład czegoś gospodarczo-podatków, na przykład, albo żeby nie narzucali nam jeszcze więcej biurokracji, no i przeciwko temu będą, tak? Tak to rozumiem. No i oczywiście światopoglądowo, no to wiadomo, że te gender, LGBT i inne rzeczy. To o to chodzi, tak? Tak. No to. Czy jest dzisiaj jakaś inna formacja, partia, która ma troszeczkę więcej procent niż sama Solidarna Polska, Suwerenna Polska, która proponuje praktycznie chyba to samo nawet? No chyba nie ma. Nie istnieje tam chyba. Bo jest, są trzy partie, tak? Sprawa i Sprawiedliwość, Platforma Obywatelska, no i jeszcze znamy Solidarną Polskę, Suwerenną Polskę, bo dzisiaj poznaliśmy. No. No a Platforma chyba nie ma takiego programu, nie? No nie, ale jakbyś trochę rozszerzył swoją okay, wizję okay, okay. na inne partie, takie. Wiesz, mi... bo ja trochę posłuchałem Janusza Kowalskiego przed dzisiejszym dniem i on mi uświadomił, że to jest wszystko wina Platformy Obywatelskiej, to co się aktualnie dzieje w kraju. No, no. i trochę mi w głowie zaciemniło, chociaż teraz no. mi się przypomina, że jeszcze parę z partii w tym sejmie jest. To kto tam? Hołownia ma podobny. No. Oczywiście, Solidarna Polska trochę to do tej pory tak przedstawiała, że jest Platforma Obywatelska i Niemcy, czyli to są ci źli, no i oczywiście jeszcze Putin w tle, wiadomo, Sopot i Tusk, <laughs> więc to jest złe i to jest ta zła partia i z tamtej strony jest wszystko złe, no i jest rząd PiS, który jest dobry, ratuje Polskę i wszystko jest okej, okay, chociaż nie dają do końca rady i trzeba im pomagać i tutaj wkracza suwerenna, solidarna Polska, która właśnie jest tą trzecią opcją, która zrobi to lepiej niż PiS. Ty, oni, ale rzeczywiście... oni trzymają pieczę nad tym, A bo tak, o, no... oni by mogli rządzić, oni by mogli rządzić, ale mówimy nie. Wy możecie rządzić, nauczymy was, nauczymy jak się rządzi, tu, tu będziemy trzymać, no, no będziemy was ojcowską ręką trzymać, żebyście... Wydaje mi się, że Wziobro się po prostu zdenerwował, bo chciał tą reformę sądownictwa zrobić. Yy, Tusk mu nie pozwolił, Kaczyński mu nie pozwolił. Pójdzie sam w wyborach i tak. zrobi to osobiście. Tak. I z naszej partii będzie startował. Oczywiście. Mamy podobne poparcie, więc. <noise> Ja bym zaryzykował, że nawet więcej osób by na, na, na nas mogło zagłosować. Bardzo, I pamiętajcie, od poprzedniego odcinka prowadzimy rekrutację. Mamy już y, kilka regionów w Polsce, kilka województw obsadzonych. W, w opisie będzie lista, gdzie jeszcze możecie się zgłaszać ze swoją kandydaturą. Im mniej wiecie, im jesteście y, bardziej skłonni do manipulacji, tym, tym was chętniej przyjmiemy. Tylko, że na razie nie oferujemy żadnych stanowisk i wynagrodzenia, to dopiero jak obejmiemy władzę, ta, więc tak. Ta. Więc, jak powiedziałeś, ja się trochę zgrywałem, przyznam się, może widzowie nie wyłapali. Czy suwerenna Polska śladuje program Konfederacji? No zobacz, jest szóstka Solidarnej Polski, piątka Mencena. Postulaty są iście konfederackie. Tu będziemy bronić mhm. suwerenności Polski, bronimy Gotówki, yy, wzmocnimy ob obronność, odrzucimy super państwo Unii Europejskiej. Stop ideologii gender, LGBTów i tak itd. i tego wszystkiego. Próbują no. odebrać poparcie chyba im. No tak, jak ostatnio się śmiałem, że PSL idzie w narrację, że no może nic wam nie damy, ale też wam nic nie zabierzemy. Tak, teraz powstaje, Solidarna Polska zmienia nazwę na suwerenna i mówi, że tutaj, prawda, będzie bronić niepodległości Polski przed Unią Europejską. To jest tak, jak PSL zabrał jedną część Konfederacji, gdzie, nie wiem, chyba myślą, że ludzie są głupi i po prostu usłyszą takie hasło i pójdą głosować na PSL. A z drugiej strony masz suwerenną Polskę, która teraz mówi, że po ośmiu latach współzrządzenia zaczną nagle bronić niepodległości, gdzie te wszystkie... Unijne podatki, ta biurokracja do nas wkraczała, i oni za tym głosowali. Nie w większości, podejrzewam, ale było takich parę głosowań, że głosowali za i co? I teraz ludzie zamiast głosować na Konfederację pójdą do Ziobro? No, jakoś sobie nie wyobrażam. 3 maja 2023 roku. Pierwszy rozbiór Konfederacji. Dwie, no, dwa to zwaśnione to rody PSL, Solidarna Polska, niczym kiedyś z Polskę rozbierają konfederację z wyborców. A ty y, widziałeś może, y, bo to była taka y, konwencja, tak? Y, tej y, suwerennej tak, Polski. Widziałem, by, byłem jednym z trzystu oglądających tą konferencję. O, to zapamiętajmy to. Bo my na pewno w czerwcu, jak konfederacja będzie miała swoją konwencję, to podejrzewam, że też się spotkamy i to jakoś obgadamy. Więc zobaczymy, ja be, może nawet będę ją oglądać i zobaczymy, ile tam y, będzie osób, które to będą normalnie na żywo oglądać, i jak będzie konwencja wyglądać, ile w ogóle, w ogóle będzie tam ludzi na sali. Znaczy pamiętaj, że, być... że ludzie na sali to są partyjniacy, nie? To nie są zwykli zwożeni, wyborcy. Zwożeni, zwożeni autobusami, ale jeśli będzie oglądal... oglądalność, powinna być spora. No to ja już ci mówię z pamięci, że poprzednie te konwencje oglądało po kilka tysięcy, nawet dochodziło do dziesięciu tysięcy osób. Co wtedy ostatnia chyba konwencja była, Bosak Menzin. No, czyli yy, jeśli to ma być. To trochę wszystko nielogiczne, bo to w takim razie jak taka suwerenna Polska ma odebrać wyborców Konfederacji, no, nie no, widzę takiej opcji. Chcesz głosować no, na ruskie na jak to? Na ONUCE? A, Oferujemy no. ten sam program, tylko my nie mamy zwolenników Putina w swojej partii. Ale wiesz co, masz trochę racji, bo y, działacze Solidarnej Polski atakowali konfederatów właśnie tam sugerując na przykład Bosakowi, to widziałem parę takich tweetów, że on tutaj ruska onuca i coś tam, więc no może, może tak będą próbowali przekonać, ale nie wiem czy przez to y, wyborcy czy elektorat konfederacji jeszcze bardziej się nie zdenerwuje i na przekór wszystkiemu i tak pójdą zagłosować na konfederację. No, no dobrze. Im dać, jak powiedziałeś o tej konwencji, to ja mhm. Ci przypomnę, ile kosztowała poprzednia konwencja konfederacji wyborcza. 400 mhm, no. tysięcy złotych. Tam chyba ponad było lekko. To z subwencji poszło? Tak. A, 400... a, ile a ile kosztowała ta konwencja? To się nie dowiemy, bo to chyba tam co kwartał te umowy się... Cholera. No dobrze, ale chcę Ci porównać. No... Była wielka. Nie wiem, czy widziałeś tę konwencję Solidarnej Polski. Ludzi było od cholery. Kamery, fajne oświetlenie. Ja bym się nie dziwił, to by było w tym samym lokalu, co Konfederacja robiła, bo to bardzo bardzo podobnie wyglądało. I patrz, i na to, żeby 300 osób oglądało tą konwencję, wydali tyle pieniędzy. Ja to nawet policzę. 500. No, załóżmy, zaokrąglimy, że nawet 500 osób oglądało tą konwencję. Mhm. Na jednego oglądającego koszt wyniósł no w założeniu, że ta konwencja gdzieś 400 tysięcy będzie kosztowała. 800 zł na jednego oglądającego. Bardzo no. duży koszt. Szczególnie, no. że, szczególnie, że pewnie oglądali ci, co nie mogli się pojawić osobiście na tej konwencji. No, jest co? Ja tak się zastanawiałem. Akurat jeśli chodzi o Solidarną Polskę to oni tam za bardzo nad autobusami, podejrzewam, nie musieli zwozić ludzi, bo było tak, że sol działacze Solidarnej Polski e, osobiście przyjechali, żeby przypadkiem nie stracić e, jakichś stanowisk w spółkach Skarbu Państwa. Do tego jeszcze przyjechała ich rodzina, no to cała sala się na pewno zapełniła. Nie no, ale bo to tak wszędzie działa, to nie zwozi się autobusami, tylko po prostu robi się jakby zjazdy te ogólnopolskie. Każda partia ma tak, że się cała Polska zjeżdża, wszyscy działacze oni tam wynajmują właśnie, to nie, że główna partia wynajmuje autobus, to ci działacze z jakiegoś województwa wynajmuje autobus albo samochodami o, o, oraz jeszcze pociąg może zostać i sobie przyjeżdżają, miło spędzają się za czas. Bardzo, za bardzo się natnie nie musieli starać, bo było wiadomo, że jak nie utrzymają władzy, no to ze spółkami Skarbu Państwa mogą się pożegnać, nie? a oni podobno masakrycznie są obsadzeni. No, prawie jak PSL, nie? No dobrze, wiesz czemu ta konwencja była takim fiaskiem? Słucham. Ta konwencja nie została pokazana w telewizji polskiej. Ani w TVP, nawet minuty. To nie pamiętam kto, chyba pan Dariusz Matecki miał do tego żal do TVP, że nie pokazali nawet tej ich konwencji. Ja... A, wiem już dlaczego. Dlaczego? Jacek Kurski był działaczem Solidarnej Polski, a prezesem TVP już nie jest. Zobacz, Jacek Kurski nie jest prezesem TVP i Lechia Gdańsk żegna się z ekstraklasu. A on był jej kibicem. Adek? Nie sądzę. Wszystko, panie Jacku, kolejne oficjalne prośba. Podcastu jeden z drugim, podcast. Podcastu jeden z drugim, podcast. Panie Jacku, proszę wrócić. Proszę wrócić. Mamy pół roku przed wyborami. Jest czas, żeby pan wrócił z wielkiego świata, z Ameryki, bo chyba tam aktualnie pan w Waszyngtonie, z tego co pamiętam, siedzi. Potrzebujemy pana. Telewizja polska pana potrzebuje. Nasz naród pana potrzebuje. Dziękuję bardzo. No, wiesz, prawda jest taka, że w TVP zrobiło się trochę gorzej, bo nawet Klarenbacha na chwilę wywalili. A. Czy dużo się zmieni? No, te konfederacje nie zapraszają, tak nie będą zapraszać, więc przynajmniej zabawnie będzie, jak Jacek Kurski wróci. Ale słuchaj, i wtedy co Jacek Kurski został wyrzucony i był ten nowy prezes, przez trzy dni konfederacja miała bajo i była zaproszona do tego, do programów. I no, wtedy no to... załapał się Dziambor, Sośniesz, chociaż jeden, Dziambor już się chyba nie załapał, i, i Urbaniak. No, no i widzisz, i zaprosili tam y, trzech działaczy i starczy, no. No nie, nie, jest... po prostu później przykaz pewnie poszedł, że nie można zapraszać. No, nie zorientował się facet, no. <laughs> nie, briefing nie doszedł na SMS-a. Bartłomiej Graczak jeszcze skomentował tweet pana Ryszarda Terleckiego. Czyli idziecie do wyborów osobno i oddajecie władzę opozycji. Bo nie ma alternatywy. Tak napisał dziennikarz, dziennikarz polityczny, który powinien być apolityczny, a z tego twita aż bije sympatia do obozu zjednoczonej prawicy. I jeszcze ludzie, ludzie, ja nie jestem z ja nie jestem z ja jestem TVP Republika. Nie jest TVN. Tutaj nie ma kurwa. Telewizja Republika, Republika, Republika. Leżcie, Republika! Szanowni Państwo, ten tłum, który pozdrawia teraz stację, myśląc, że ja jestem tą konkurencyjną stacją, nie ma racji, rzucają w nami kamieniami i butelkami. Nie, nie jestem reprezentantem Telewizji TVN, tylko Telewizji Republika. Stoimy tutaj już od godziny, ten tłum rozgoryczony, dosyć głośny przemierza tak u naszych stóp. Jesteśmy po zachodniej stronie Wisły, na wieżytce mostu paniatowskiego, ten tłum Kilkuset tysięcznych, nie wiem szczerze mówiąc tych ludzi, jest tutaj cała masa, już tak idzie 40 minut. Potrafimy. Staramy się wytłumaczyć tym ludziom, że nie jesteśmy konkurencją. Jesteśmy telewizją Republika, która... Wiesz o co chodzi a, z tym? Jest... A, z republiki jest. No nie no, no, tak, no, ale... Czekaj, ale to ten podczas Marszu nie potrafisz... Tak, to tak, by... to właśnie to co cytowałem i teraz pokazało się na pewno na ekranie. Ludzie, nie rzucajcie we mnie! Nie rzucajcie! TV Republika! TVP Republika, nie TVN! No, no to było dobre, to pamiętam. No ale to widzisz, ale ma rację, tak? Bo co, jeśli Solidarna Polska, suwerenna Polska miałaby pójść sama, to po pierwsze się nie dostanie, no bo nie, nie widzę tego, no nie ma opcji, że 5% przekroczyli, a jak ich zabraknie, no to PIS nie będzie miał większości, no. Chyba, że się dogadają z kimś innym, ale z kim mieliby się dogadać? Z nami. No chyba. Tylko będziemy na twardo swoich warunków pilnowali i przychodzicie do nas i gracie na naszych warunkach. No i wtedy, yy, jeśli, jeśli o to chodzi, jeśli tutaj ludzie chcą się zapisywać do naszej partii, no to pamiętajcie, że jak dogadamy się z pisem, to spółki skarbu państwa przed nami będą otwarte. Tak, więc mamy dużo wakatów na ten, nie macie pracy, chcecie zmienić pracę. Może nie będę proponował, jak pani Sylwia Spurek, że składajcie już wypowiedzenia? Ale zaczekajcie, ale zaczekajcie. Coś na pewno dla każdego, dla każdego będzie. Jak zostawicie łapkę w górę, jak zostawicie łapkę w górę pod tym filmem, to na pewno przychylniej będziemy na Was patrzyli. Tak, możecie, możecie zostać jakimś prezesem albo coś w spółce Skarbu Państwa za fajne pieniądze, tak więc, ale to jeszcze poczekamy, jeszcze poczekamy. Tak, bo nam z Danielem zależy tylko na władzy. My tam, te spółki mamy, możecie sobie je brać. Tylko władza i pieniądze, jasne. Tak, władza. Aczyński twierdzi, że nazwa ma znaczenie, zwłaszcza jeśli jest to nazwa rozpoznawalna. I jej zmiana w takim de facto kampanijnym momencie jest mocno ryzykowna. Ale to jest oczywiście decyzja kierownictwa naszego mniejszego mm. koalicjanta. I to przekazał rzecznik partii, pan Rafał Bochenek. Okej, okay, to on jest teraz rzecznikiem. Ale ja zapytam się u ciebie tak. Czy partia Korwin, zmieniając nazwę na Nowa Nadzieja. Pół roku temu po, też tak zaryzykowała, że przed wyborami zmieniła nazwę i mogła zaryzykować i stracić. Czy być może po zmianie nazwy odcieli się od pana prezesa Korwina Mikke i grają czystą kartą? I teraz pan Sławomir Męcen sobie zachęca wyborców na czystą kartę. A pamiętajmy, pamięć wyborcy trwa dwa tygodnie. To i tak jest zawyżona statystyka. Ludzie już nie pamiętają, że była jakaś partia Korwin. To tylko pamiętają tacy jak ja, Daniel, no i wy, bo śledzicie ten kanał, no to wy pewnie ogarniacie coś to, co tam się dzieje. No ja nawet w tamtym okresie mówiłem, że, że tu chodzi o odcięcie się od Korwina, no bo dziwnie się odciąć od Korwina będąc w partii Korwin, nawet jeśli, bo też było tłumaczone, ale przecież pełna nazwa partii jest inna, ale nikt się tą pełną nazwą nie posługuje, oczywiście. A ogólnie to jakby nie miało znaczenia, jeśli nowa nadzieja pójdzie z konfederacją. No bo wtedy wiadomo, że głosujemy na konfederację, czyli na parę ugrupowań, na parę partii w ugrupowaniu konfederacji. Jak to? To chyba nielegalne. To jest partia federacyjna, więc tutaj nie ma progu 8% i coś tam, coś tam. Więc, więc nie, nie liczy się. No dobrze, no, ale... no to tak. czy zmiana partii, nazwy partii z Solidarna Polska na Suwerenna Polska, no to też nie jest ten? No, jak oni będą i tak na liście Zjednoczona Prawica? No właśnie, jeśli oni i tak pójdą jako Zjednoczona Prawica, czy nawet po prostu wystartują z list PiS, no to, to i tak to nic nie zmienia, tak? Absolutnie. Jeśli by poszli, jeśli by mieli pójść sami jako suwerenna Polska, no to wtedy, jak ludzie patrzą na nazwę partii, no to oni teraz muszą pracować i budować sobie wizerunek. No bo nikt nie będzie kojarzyć, że Ziobro to jest suwerenna Polska. I tu jest ten problem. A oni mają bardzo mało czasu, bo mamy początek maja, a w październiku wybory. 10-minutowy filmik trwa prawie pół godziny, czy nawet może już ponad pół godziny. Dziękuję za oglądanie tego filmu. Poprzedni materiał z tej serii znajduje się na kanale Daniela. Jeden z wielu, tak jak tu macie, zobaczcie kiedy dodaliśmy, tutaj ja mam. Tutaj tam on ma. Takie, że widać, widać kto to mówi, tam pod sobą, widzisz? A no, tak, no. oczywiście. No. Nazwy kanału i właśnie poprzedni film u Daniela taki on był. Naprawdę, bardzo ciekawy. O Kubie, o Kubie Wojewódzkim promującym Sławomira Mencena. Zapraszamy, zapraszamy.